dzisiaj na życzenie mojej żony, Ewy Iwony, przeczytam fragment z kronik tygodniowych Bolesława Prusa. Bo tylko przypomnijmy sobie, jaki był stan kraju i stan naszej umysłowości przed 25 laty. Co było naszym najwyższym ideałem? Oto Biały Dworek Szlachecki, którego właściciel objeżdżał pola, urządzał krakowskie wesela i polowania. Nie uciemiężał, ale wyzyskiwał chłopów. Z równymi sobie postępował uczciwie i honorowo. Niekiedy tylko miał prawo naciągać Żydów. Szlachcic ten żył w harmonii z proboszczem, dobrym i pobożnym człowiekiem i chował zdrowo dzieci. Zawsze interesował się polityką. Niekiedy czytywał dzieła historyczne albo powieści tego pokroju. Czasem kupował obrazy, także historyczne, albo grywał na fortepianie. Niekiedy zaś bawił się niemiecką filozofią, który absolutnie nie rozumiał. Ten szlachcic był potomkiem rodów rycerskich, a jego najwyższym marzeniem było odznaczyć się w jakiejś wyprawie przeciw Krzyżakom lub Tatarom, wygnać Szwedów albo oswobodzić Wiedeń od Turków. Toteż gdziekolwiek trafiła się wojna, na Węgrzech, w Egipcie czy w Meksyku, szlachcic polski biegł tam i bił się istotnie jak lew na wprawę.